A teraz do końca pani radna Bąk, każdą uchwałę, bardzo proszę. Opiniuję się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu na lokalu mieszkalnym według pisma do Rady Miasta Krakowa z 3 października 2012 roku. Umowa na wnioskodawstwa 15 września 2012 roku i wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji uzasadniającej ponownego zawarcia umowy najmu. Dziękuję. Ja mam taką prośbę do pani radnej, żebyśmy nie czytali uzasadnienia, bo każdy ma przed sobą, więc to jest takie samo powtarzające się. Otwieram dyskusję, zamykam dyskusję, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 15? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, uchwała została przyjęta. Proszę państwa, przechodzimy do druku numer 16. Opiniujemy wniosek dotyczący zawarcia umowy najmu według pisma z Urzędu Miasta Krakowa z dnia 9 października 2012. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych za drukiem numer 16? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk numer 16. Chciałbym tylko powiedzieć, że oczywiście wszędzie jest opinia pozytywna Komisji Mieszkalnictwa, więc druki zostały rozpatrzone. Tak. Proszę państwa, druk numer 17. Opiniujemy pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu według treści pisma z Urzędu Miasta Krakowa z dnia 11 października. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku numer 17. Proszę państwa, uchwała numer 18. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za drukiem 18? Dziękuję. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk numer 18. 19 druk. Proszę państwa, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku numer 19. Proszę państwa, tym samym wyczerpaliśmy punkt numer 4 z dzisiejszego posiedzenia. Zamykam go. Wolne wnioski na piśmie.